O co chodzi z byciem naturalem i niebyciem naturalem? Jakbyś miał wyjaśnić widzom. Ale chodzi ogólnie, rzecz mówiąc, ogólnie o co chodzi z byciem. O wiesz, o całą tą otoczkę, o tą dramę twoją o mnie i tak teraz dalej. chodzi? O O to bycie ciebie, no naturalne czy nie? dokładnie. Och Jezu, to jest tak już przeklepane przez tego, jak on miał. Wiejskiego koksa, jest tak już przeklepane to jest. No o co chodzi? No to chodzi o to, że myślę, że osoby, które... Inaczej, to jest tak, że osoby, które mnie znają, które ćwiczą na siłowni długo, bardzo długo, które osiągnęły fajną sylwetkę, które były na dopingu i przed dopingiem miały fajną sylwetkę, spojrzą na mnie i wiedzą, że wyznacznikiem naturalności... I przykład. Przez 2 miesiące nie chodziłem na siłownię i żarłem po 6000 kalorii fast foodów, bo miałem, szczerze przyznam, po pierwsze nie chciałem stracić masy mięśniowej niż na siłowni. I będąc jakby na deficycie, czyli na ujemnym bilansie kalorycznym, straciłbym i mięśnie, i tłuszcz, co może bym wyglądał wtedy lepiej, ale zacząłem żreć, żeby po pierwsze trochę to utrzymać, te mięśnie, które trochę się utrzymały na MMA, jak ćwiczyłem tam parę treningów miałem, załóżmy, plus, ja nie ćwiczyłem na tej siłowni, więc wiadomo, że troszkę straciłem tych mięśni. I miałem słabą sytuację, jeżeli chodzi o życiową, tam psychiczną. I już miałem okres, że mi na niczym nie zależy i po prostu żarłem, co chciałem. Nie przyjmowałem się tą dietą, co ja stricte dietę trzymam przez 4 lata. Więc to jest naturalne, że się jakby zalałem tłuszczem i miałem lekkie glikogen mięśni mi spadł przez te 2 miesiące. Co ludzie już powiedzieli od razu, że tak się dzieje, jak schodzi się z sterydów. Że 2 miesiące wygląda się tak, jakby się w ogóle nie ćwiczyło. A to nie jest tak, bo ja teraz robię redukcję i za miesiąc będę wyglądać znów bardzo dobrze w opinii ludzi, albo znów będę wyglądać bardzo podobnie do tego, jak wyglądałem wcześniej. Bo to jest pamięć mięśniowa, wystarczy do tego wrócić, ja nie straciłem mięśni, tylko po prostu zalałem się i tak to wygląda. A sterydy nie działają tak, że bierze się sterydy i przestaje się brać i już wszystko spada, bo niestety zmartwię was, ale z tego co wiem, bo bardzo dużo oglądałem różnych kulturystów, którymi się inspirowałem, bardzo dużo czytałem, tak to nie działa. Ja na cykl jeszcze nie wchodzę, jeżeli wejdę na cykl, to na pewno zrobię z tego zajebistą serię i wtedy ludzie, myślę, że wtedy ludzie, którzy nie wierzą, uwierzą mi, ze względu na to, zobaczmy, jak się moja sylwetka zmieni. Jeżeli myślę, że on jest na cyklu, a po 3 miesiącach nagle będę taki, no to wtedy myślę, że ludzie, inaczej, ludziom się nie da dogodzić. Ludzie i tak będą mówić swoje. Ludzie i tak będą... Ludzie, którzy nigdy w życiu nie byli na siłowni, miałem po 13 lat, bo takie osoby piszą komentarze zazwyczaj niestety. Myślę, że nie mają aż tak dużego pojęcia o sterydach i siłowni, co osoby doświadczone. Także to sobie i tak będą pisać swoje frustracje, po czym włączą telefon, napiją się piwa i pójdą spać. I potem staną i zrobią to samo. Znów odpalą telefon, będą przeglądać TikToka i będą swoje frustracje wrzucać w komentarzach. Osoba, która jest szczęśliwa w życiu i osiąga sukcesy, nie pisze komentarzy i nie wyzywa ludzi. Co innego z krytyką, krytykować można. Wyzywać, kurczę, zależy kogo. Żartuję. Jeżeli chodzi o takie MMA, to tam wzajemne wyzwiska są okej, bo to o to chodzi, to się robi show. Połowa osób, które się wyzywa na MMA, nawet piją ze sobą i podają sobie łapę za kulisami. Także takie coś to okej, ale takie wyzywanie w komentarzach jest takie dla mnie trochę dziwne, że komuś chce się poświęcać na to czas. Zdecydowanie dziwne. Wiesz co, pytam cię w tej kwestii, dlatego że może nie wszystko zostało powiedziane, nie wszystko wyjaśniłeś, a chciałbyś coś dodać po czasie. Ja myślę, że nie mam się z czego po prostu tłumaczyć. Ja powiedziałem swoje stanowisko, a winny się tłumaczy. Więcej nie muszę nic mówić. Są żarty, mnie to w sumie też się nie opłaca, mi się co było, że mi się nie opłaca. No i fakt, nie bardzo mi się to nie opłaciło ze względu na to, że już mam podpisany kontrakt na 3 kolejne walki, dzięki temu, że zrobiłem z tego aferę, z czego moja garza się podwyższyła 4-krotnie. Także gdyby nie to, to by ta konfa była nudna i by nikt nie pisał mi komentarzy, nie opłaca mi się, nie podbijał mi zasięgów i ludzie by nie kojarzyli mnie właśnie z tym. No tak. No właśnie, dlatego... Czyli nie zła strategia. Żart nie opłaca mi się, naprawdę stał się realią, że mi się to nie opłacało naprawdę. Bo teraz mam bluzę, spodnie o wartości tego, co dostałbym właśnie za przyjęcie tej propozycji. A ja rozegrałem to może trochę ryzykownie, ale opłaciło się. Tym razem się opłaciło, wtedy się nie opłaciło, teraz się opłaciło. Okej, rozumiem. No tak, no to jak mówiłeś, że na hejterach tutaj zbudowałeś duży zasięg. No można tak powiedzieć, tym bardziej, że teraz wróciłem do nagrywania na YouTubie,
wróciłem do social media ogólnie i robię znów to, co robiłem prędzej, czyli fajne rzeczy, które ludzie robili. Zbudowałem sobie po prostu jeszcze większe zasięgi, rozpoznawalność, zbudowałem sobie różne kontrakty właśnie na hejcie czy tam na śmiesznych rzeczach, a teraz mogę znów powrócić do tego, co robiłem kiedyś. Mhm. A stali widzowie, którzy lubili mnie oglądać, dalej będą mnie oglądać, bo większość osób akurat wie, że dlaczego to robiłem. Zauważyłem to właśnie po wiadomościach prywatnych. I też nowe osoby do mnie przyjdą, które zobaczą, że znów robię fajne rzeczy na YouTubie, a nie właśnie pod taby podbić sobie zasięgi, bo to był taki zabieg specjalny, żeby po prostu to troszkę podbić sobie fajnie. Jeżeli dostałem już taką okazję, to nie mogę tego zmarnować, bo jest pełno osób w MMA, które miały tylko jedną walkę i słuch o nich zaginął. A potem, co ja zrobiłem, to słuch o mnie nie zaginie. Tym bardziej widać to po wyświetleniach na TikToku, gdziekolwiek ja się pojawiam, albo po wyświetleniach na YouTubie, gdziekolwiek ja się pojawiam na shotach. No właśnie. Także dla osób, które w tym nie siedzą, może być to niezrozumiałe, a dla osób, które w tym siedzą, jest to jak najbardziej zrozumiałe, tylko tym głośno nie mówią niestety. Mm-hmm. Ostatnio właśnie o tym coś tam wspomniałem, nie pamiętam czy na Cage, czy na Face to Face, coś o tym wspomniałem, to dostałem wiadomość od, nie wiem czy mogę go nazwać znajomym, chyba tak, nazwę znajomą, bo parę razy rozmawialiśmy, od znajomego influencera, który właśnie powiedział mi, że kurde mordo, tak to działa, masz rację, ale nie mów o tym publicznie, bo ludzie tego nie zrozumieją, zaczną cię hejtować, coś tam, no ale ja będę jakby szczery i mówię to, co myślę i mówię teraz, że tak to działa. Okej. Okay. A powiedz mi, tak jak wiesz ze swojego środowiska, z otoczenia, jak już miałeś tam styczność z Freak Fighterami, to czy oni biorą jakieś suplementy? 90% osób jest naszprycowanych, pomimo, że nie widać po nich akurat. Mhm. I najlepsze jest to, że dużo osób, które ma fajne sylwetki, walcząc tam, nic nie bierze. Okay. A dużo osób, które ma fatalne sylwetki albo średnie sylwetki, bierze takie niesamowite środki, co myślą, że im to tak pomoże, a przegrywają walki zazwyczaj. Mm-hmm. Okay, no, ale dla mnie nie jest nic złego w braniu dopingu. Szczerze, jest tak coś jak badania, robi się badania i tyle. No, z tego, co wiem, to robisz badania, jest wszystko okej, okay, to lecisz dalej. Jak jest coś nie tak, to próbujesz to jakoś wyregulować, nie wyregulujesz tego, to schodzisz i tyle. To nie jest trucizna. Arnold Schwarzenegger od 15 roku życia brał sterydy, a teraz ma pełno dzieci i miał jakąś jedną operację w wieku chyba 70 lat i żyje sobie świetnie, świetnym życiem sobie żyje, został legendą. Także no, tak to działa. A powiedz mi, jak z tymi walkami, bo mówisz, że trzy już masz podpisane. Mam jeden kontrakt już jakby na trzy walki. Mhm. Teraz mam jedną wypełnioną, czyli mam jeszcze dwie walki. Plus są rozmowy. Nie mogę, kurczę, i tak już za dużo powiedziałem na kolejne walki z kolejną garzą. Ale jeszcze jedną walkę muszę zawalczyć. Mhm. I tam po prostu mogę przysiąc na wszystko, co mam, że ta walka, która będzie, albo bardziej może konferencja niż walka, bardziej konferencje i rzeczy medialne. Będzie się działo? To będą jedne z największych dymów w historii MMA, tak przynajmniej myślę. Okej, okay, a twój przeciwnik też jest taki dymogenny? Tak. I nie mogę powiedzieć kto. Ludzie się domyślą kto, bo już wspominam o tym kiedyś. Okej. Okay. Domyślą się o kogo chodzi. No to piszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach o kogo chodzi, jak zgadniecie to musisz coś zrobić dla nich. To coś co zrobię. Serduszko dasz pod komentarzem, dobrze? Ja ci powiem dobrze. Po wywiadzie. Dobrze. No dobra. Żeby poczuli się fajnie, że no, wiesz, że nie piszą na marne. No jasne, że tak. Będzie serduszko. Będzie nawet obserwacja. A ja wam na... O kurczę, na to obserwacja będzie? No będzie. A ja wam odpiszę na komentarz komuś, jak zgodnie. No. No i super. Ale to pewnie dopiero jak będziesz mógł powiedzieć. Po prostu sobie polubię komentarz. Nie mogę sobie polubić komentarza. No tak, no w sumie to nie jest zakazane. Rozmawiałam z Wiking Golą przedwczoraj, bo się spotkaliśmy. Mhm. I od razu wyszedł z auta i powiedział: okej, Nathan, masz tu, to tam, 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 to na tą datę z tym przeciwnikiem. Ja tak patrzę na niego i mówię: okej. Okay. I mówi: okej, okay, dzięki. I on: okej, okay, mordo. I wyjął talerz z ryżem i zaczął jeść. Tak to wyglądało właśnie podpisanie. Kolejna walka moja. Aha.